No nie wiem, no dobra, powiedzmy, ta gra się uruchamia i jest napisane w ogóle, jakie widzicie, postęp, grafika 40% jest zrobione grafiki. Engine, silnik do generowania torów i takich rzeczy, 70%. Jakieś dodatki też proceduralnie generowane, to chyba są jakieś, nie wiem, drzewa. O nie, nie działa chyba. No jeszcze raz spróbujmy. Tak jak mówię, no może nie zadziałać ta gierka. Wiecie, jak to jest z takimi betami, alfami. Alt Drive. Nie wiem, czy to pójdzie. Nie wiem, Broda, ty miałeś może do czynienia z tą grą? Jak się nie uruchomi, to się nie uruchomi, nie? A może się uruchomi. Chwila prawdy. Bonkola w coś rozwal wściekłe. Bonkola rozwal. Bonkol to mi może tylko w kartach porobić i to w Hearthstone, bo w Pokémony już prze. Uuu, jesteśmy, patrzcie. O. AZ. Throttle break. Aha, bo to jest rozglądanie się. Czekajcie, create. Ja pozwolę sobie ściszyć. No dobra, no i jest skręcanie. Dokładnie. Nie wiem, jak się jeździ ścigałkami. Boże, 300 na godzinę jedziemy, to jest szybciej niż na Altis. Tu się. Aha, tu też jest skręcanie. No, powiem wam, że jeździmy, nie? Można mapę jakoś podejrzeć. O fuck, a co się stanie, jak wyjadę tu? Co tu jeszcze jest? Help, create new track. Hot lap mode versus boat. O! A gdzie ten bot? Czekajcie, przyhamuję, gdzie on jest? Nie mam bota. Ręczni, bo właśnie nie ma ręcznego, czekajcie. Oj, nie da się. Czekajcie. Ciekawe, czy to jest przyspieszenie, może to jest jakieś przyspieszenie. Nie, to chyba jest po prostu pokazane, że my mamy tam być. Nie wiedziałem, że tyle samochód może. Wow! Patrzcie, jest bot. Ale czy to jestem ja? Jeśli to jestem ja, to wyprzedzę sam siebie. No panie, ale kurde, jak on szybko jedzie, nie? Zwolnij trochę, co to jest na hardzie? Co za ziomek. Będę dwa razy przyspieszenie naciskał, to będzie najlepiej. Ty, a nagle w lewo w ogóle skręcam. U nas skróty pojadę. O, tu właśnie. Kurde, może on jest cheatowany, że on zawsze będzie przede mną. No nie wiem. A jak ciul go gonie. Na skróty, kurde, już prawie jestem przy nim. Dobra, to teraz jeździmy już tak, jak się powinno jeździć w Formule 1, czyli szybko i odpowiednio. O! Ale mnie zarzuciło na, kurde, na bok. Z shiftem. Boże, nie działa, z shiftem się otwiera ten. Ten bot jest cheatowany, damy create new track. I on nam wygeneruje inny track, albo się zawiesi. Zobaczymy.
Tylko wiecie, czy to jest takie super, że on generuje losowo tory? Powiem wam, że co jak co, ale wygenerować losowo tor do Formuły 1 to chyba nie jest trudno. Patrzcie, jakiego kloca wygenerował. Widzicie to na po lewej, u góry? Tak krzywa to jeszcze zrobił. Taki tor zrobił, że kurde, jak normalnie na A4 zakręty, że tylko wziąć i walnąć w bandę. Rzuca nim strasznie, nie wiem, krzywy ten tor jest czy coś. No chyba takich torów kurde nie robią w Formule 1, że 90 stopni jest zakręt. Robert Kubica już by zginął dwa razy szybciej. No nie, no muszę to zobaczyć. A zróbmy jeszcze jeden nowy track. Zobaczmy, jak inny wygląda. Kurde, panie, no hamuję, hamuję, staram się. Paweus. No bo ja bym chciał zobaczyć, wiecie, czy ta Kamila, bo tak się nazywa ten engine, że niby tutaj takie losowe track. O, ten już powiem wam. Kurde, elegancki jest, nie? Patrzcie, najpierw tak niby, że prosto. Wiem, że żyje Kubica, ale jakby był taki, kurde, tor jak tutaj, to by nie żył już na pewno. Jakiś... O, fuck! Ale, kurde, wjeżdża! Yeah! Kurde! Chciałem go zepchnąć, nie da się w tej grze. Invalid lap. Co to znaczy, że zrobili nam tor dla inwalidów, wiecie? Napisało na ekranie, że tor jest dla inwalidów. Tak w ogóle to coś z rozdzielczością jest, nie tak wygląda, jakby u góry obcięło ekran. Nie, no powiem wam tak, ja to się na ścigałkach nie znam, bo ostatni raz grałem w jakieś wyścigi dawno temu, chyba w jakiś Grida z Rokiem i resztą. A tak ogólnie to w ogóle się takim grami nie interesuje, bo ja cały czas jeżdżę po trawie później albo na bandę mnie wyrzuca i to jest denerwujące, nie? Więc nie wiem, czy to jest spoko taka ścigałeczka, to by musiał ktoś zagrać, wiecie, kto gra. Oj. Czekajcie, bo się odbijam mlekiem z trzoskiem, bo sobie rano wypiłem, żeby mnie gardło mniej bolało. Ktoś napisał na czasie, że za 20% będzie można spychać już. Będzie taka fizyka. Może i będzie. No więc ja w takie gry nie grałem, nie mam zielonego pojęcia, czy ona ten, ale taką formułką się jeździ całkiem przyjemnie, nawet się trzyma trasy. Dla mnie jak się samochód trzyma trasy, to gra jest fajna. A ja wiem, że to oczywiście zupełnie na czym innym polega, bo on pewnie powinien się wyślizgiwać i wypadać i wtedy by naprawdę była fizyka i każdy by się cieszył, nie? No, ale jakby jedyne czym ta gra się tutaj ma wyróżniać, to tym losowym i losowym generowaniem torów. No, ale czy to losowe, czy to losowe generowanie torów jest naprawdę czymś, co na co my tutaj liczymy? Na pewno jeśli by chodziło o jakieś takie sprawy e-sportowe na przykład, wiecie, jakby zawody w to były, no to powiem wam, że to by było fajne, nie? O, patrzcie, znów coś nie ten, a wyślij im report, niech mają. No to to losowe generowanie by było fajne, no bo wtedy wiecie, na przykład nigdy nie wiesz, wiecie, gracze nie wiedzą co, w co będą grali, tak, jaki tor i ludzie oglądają, mówią, o kurde, ale im wygenerowało tor, to teraz będzie się działo, nie? A tak poza tym, to po co te tory? Nie wiem, może wy macie pomysł, jakby czym te tory, to losowo generowane tory miałyby
Znaczy, czemu to miałby być jakiś taki duży plus dla gry? No ona się opiera na tym, moim zdaniem, no bo. A może jest dobrą ścigałką, jeśli chodzi o fizykę, ale tego nie wiemy, bo ja się nie znam na tym. O, teraz nam taki wygenerował. No 90 stopni zakręt. Czy to tak się dzieje w formule? Czy ktoś widział w Formule 1 zakręt 90 stopni? Nie, ja nie widziałem takiego. A co jest po lewej? O kurwa. Powiem wam tak, nie polecam skręcać. Tam coś jest pod mapą. Chyba jakiś tajny. Ej, chyba lecimy 800 na godzinę. Boże święty, jeszcze nigdy tyle Formułą 1 nie leciałem. Dobra. Create new track może zróbmy. Dobre to było nagle. Nie spodziewałem się, naprawdę. Myślałem, że tylko nie widać tej tekstury, że jak na nią najadę, to się pojawi. No tak, no Dyrbek też właśnie myślę, że to jest duży plus, bo się nie można mapy na pamięć nauczyć i się naprawdę liczy skill, nie? A nie tak, że ktoś z zamkniętymi oczami będzie. A patrzcie, mamy jakieś ciśnienie. Turbo. Jakieś bary. Obroty. Zobacz sobie Tor Monza albo Hungaroring. Czyli mówisz, że to jest normalne w Formule 1, że takie zakręty. Znów ten ziomek. Panie, nawet nie wiesz, jak wchodzić w zakręt. Patrz, jak to robi zawodowiec. No co się tutaj dzieje? No nie taki szybki jest wcale, tylko ja go nie umiem dogonić, bo on ma jakąś strasznie dużą prędkość. Znaczy, chodzi o to, że nie jest taki szybki, że ja w sumie słabo jadę, ale i tak go widzę, ale żeby go dogonić, to już kurde problem. No dobra, sprawdźmy jeszcze jeden tor, czy się wygeneruje. O, i Agatka zasubskrybowała 12 miesiąc z rzędu, to już rok jesteśmy razem. Ulo! Co to się, kurde, wydarzyło dzisiaj? Taki sub. Rafiksy i Agatka. A Rafiksa to w ogóle zgarnął klucz ostatnio chyba jakiś, nie? Rafiksa, weź się przyznaj, tam na czacie napisz. O kurde, wywaliło. Ach, no dobra, no dobra, to skończymy sobie tą gierkę, bo żeśmy już chwilę pojeździli samochodem. A nie wiem co oni, wiecie, nie wiem co oni sądzić. Zobaczmy, znaczy, no co można sądzić, no to jest te demo techniczne, nie? No nie będziemy się tutaj czepiać tego, że ona się kraszuje, demo techniczne. Ona ma w ogóle jakieś strony, ona nawet nie ma, wiecie co? I chyba, no jest Racecraft, czemu ja nie mogę wejść na stronę sklepu? No, więc demo techniczne raczej nie będzie działać super. Ma tylko pokazać jakby silnik, nie? A, pogoda, no i widzicie, u nas pogody nie było. O, tu już lepiej wygląda, cienie jakieś są. Siema, Szyszka. No, i tak się tutaj reklamują na streamie. No i data wydania 2016, mają zamiar coś tutaj skończyć. No ciężko pisać
recenzję, więc nie ma o grze, która jeszcze nawet nie wyszła. Będzie jeden gracz, wieloosobowa kooperacja, osiągnięcia Steam, pełne wsparcie kontrolera, wsparcie dla VR. O, to ciekawe jest. Czyli będzie można z jakimś Oculusem sobie grać. To fajne nawet. Myślę, że teraz więcej tego gier będzie miało. No i tyle. Jeszcze mogę zobaczyć na dyskusję, czy ktoś tu coś... Tech Demo, Crash It, Encounter. Would love to see different. Ktoś napisał, żeby chciał różne generacje Formuły 1 zobaczyć. Ludzie, wklejcie swoje traki, jakie wyprodukowała Kamila. Ale, o, ten ciekawy, czekajcie, w koleś na YouTubie wkleił, patrzcie, jakiś taki, jest taki jak prycelek. No i tyle, nie będziemy przedłużać, tak jak mówię, tech demo. Pewnie jak się gra polepszy czy coś, to wiecie, jakaś beta będzie, czy coś w tym rodzaju, to jeszcze ją sprawdzimy. Bo oni mi później maile przesyłają, hej, so, wydaliśmy betę, może zerkniesz. Ja wtedy mówię, jasne, moi widzowie będą zachwyceni. I tyle. Dobra. Czego się beta zaczyna dzisiaj już? A, Rainbow Six. Aha, dobra. To już zupełnie inna gra.